Witam wszystkich prelegentów, bo oni tworzą ten klimat, a my wypełniamy tą przestrzeń. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami, ponieważ niedziela o 9 rano to dość specyficzna godzina i każdy z nas pewnie dokonał tego wyboru i świetnie, że Państwo tutaj jesteście. Renato, bardzo dziękuję, świetne wprowadzenie tematu. Skalp rzeczywiście jest tematem bardzo newralgicznym i wymaga wsparcia. To, czym chciałbym się dzisiaj podzielić, to główny temat, czyli wycieniowanie powieki i dobór kolorów. Taki temat wspólnie uzgodniliśmy z panią Iwoną. Chciałbym, żeby ten temat dzisiaj miał dwie części. Pierwsza, chciałbym troszeczkę opowiedzieć o kolorach, a później pokazać, w jaki sposób można wykorzystać to już w praktyce. Ja tak chwilę powiem o historii naszego spotkania, ponieważ jak kończyłam sztuki piękne, chciałam napisać pracę magisterską z makijażu i tak bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby ktoś mnie wsparł. Szukałam najwłaściwszej osoby, żeby mogła mnie wesprzeć faktycznie w opisaniu sztuki makijażu, ale nie tylko sztuki, jak to się maluje, tylko sztuki, w jaki sposób dobierać kształty, w jaki sposób dobierać kolory i w jaki sposób zrobić coś pięknego, skorygować różne niedoskonałości naszej klienteli, łącząc to ze sztuką. I to było 14 lat temu, kiedy się spotkaliśmy i dla mnie to były najpiękniejsze 3 tygodnie, bo to były 3 tygodnie poznawania wszystkiego od podstaw do naprawdę najwyższej jakości informacji, bo sama sztuka makijażu teraz mamy na YouTubie, na różnych innych forach, mamy mnóstwo rzeczy pokazanych, ale tak naprawdę to, co ja się nauczyłam 14 lat temu, to jest wszystko to samo, a nawet w gorszej jakości, więc ta jakość, która była 14 lat temu przekazana i wiedza przekazana mi, bardzo mocno wspomogła również w trakcie doboru kształtów przy pigmentacji, doboru kolorów w trakcie pigmentacji. I dlatego też teraz cieszę się po latach, że w tamtym roku gościł Pan i przekazywał Pan informacje uczestnikom sympozjum. A teraz znowu ma ochotę dzielić się tą wiedzą, dlatego też bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy za to, że Pan u nas przybył. Za odświeżenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Okay. Mam tutaj, ja wolę w ten sposób. Już. Wczorajszy dzień był dla mnie dosyć zaskakujący, a szczególnie wieczór, ponieważ z prezentacji, którą przygotowywałem na dzisiaj, zostało bardzo niewiele, ponieważ padł jeden cały komputer. Natomiast i tak może zostać, dziękuję. To, co było dla mnie niezwykłe, godzina prawie 23 do pani Iwony przysłałem prośbę, czy może przygotować coś do rysowania. Mój syn Kajetan, który ma 18 lat, mówi, wiesz co, tata, a może weź kredki. Tak, mam od Kajetana, słuchajcie, piórnik i będę rysował kredkami, ponieważ mój syn przypomniał mi jedną bardzo ważną rzecz. To, co potrzebuję, mam zawsze ze sobą. Niezależnie, gdzie jesteśmy, co robimy, jaki mamy sprzęt, to, co mamy w sobie, to, co mamy ze sobą, jest tym, co jest najważniejsze. O tym też wspomniała Renata, że najlepszym narzędziem jest nasza ręka. Oczywiście umiejętność oglądania, umiejętność postrzegania, umiejętność empatycznego odczuwania klienta dopiero wtedy decyduje o tym, w jaki sposób możemy podejść, bo technik mamy bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sposób wyboru pewnych rozwiązań, chciałbym dzisiaj się podzielić tematem związanym przede wszystkim z kolorem. Kolor, bez względu na to, jaką techniką Państwo będziecie pracować, to kolor jest tym, co łączy wszystkie techniki. Każdy z Państwa wybierze własną technikę. Każdy z nas tego dokonuje na co dzień. Natomiast absolutnie wszystkie techniki mają jeden wspólny temat – kolor.
Dzisiaj też padło hasło a propos artystów. Tak, rzeczywiście bardzo dużo czasu swojego życiowego, nie powiem, że zawodowego, bo tak naprawdę moje życie to mój zawód. Poświęciłem na to dużo czasu. Wcześniej oczywiście bardzo hobbystycznie, później ukończyłem liceum plastyczne, później Akademię Sztuk Pięknych, tutaj kończyłem 3 wydziały równocześnie. Nie chcę rozmawiać o sobie, ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to wszystko miało ogromny sens. Takie spotkania jak z panią Iwoną, niesamowite, że to już minęło 14 lat, ale historia moja z kolorami z kolei jest ponad 30-letnia. Ja tylko tak dobrze wyglądam. A wiek to pewnie państwo znajdziecie gdzie indziej. Chciałbym zatem przejść do kolorów. Otóż każdy z nas zdaje sobie sprawę i pewnie w szkole podstawowej mówiliśmy o tym, jakie mamy kolory podstawowe. Czy państwo pamiętacie, jakie mamy kolory podstawowe? No okej, okay. A to jakie to są? Tak, czyli co, czerwony? Żółty, niebieski. Świetnie. Tak naprawdę, gdybyśmy zaczęli analizować, co powstaje z tych kolorów, w zasadzie powstają wszystkie inne kolory. Jeżeli potrafimy posługiwać się tego typu wiedzą, co często robimy intuicyjnie, to jesteśmy w stanie osiągnąć w zasadzie wszystko. Wszystko, co jest związane z kolorami. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Oczywiście makijaż permanentny, w jakiejkolwiek odmianie byśmy go nie stosowali, jest aplikowany do skóry. A skóra to też barwniki. Czy wiecie państwo, z jakich barwników składa się skóra? Melanina, hemoglobina, włókna kolagenowe i karoten. To są 4 składniki, które budują kolor skóry. No i teraz mamy bardzo proste równanie. A to jest kolor skóry, B to jest barwnik, a C to jest wynik. Jeżeli mamy A plus B równa się C, a nie znamy na przykład pigmentacji skóry, to ten sam barwnik, podobnie jak zapachy, na innej osobie wygląda zupełnie inaczej. Stąd też sama kolorystyka barwników to jest tylko jedno zagadnienie, a przecież ten barwnik funkcjonuje w skórze i jest barwą wypadkową. Mówiąc o kolorach, warto zauważyć konstrukcję, która wynika z newtonowskiego założenia kolorów. Jak wspomnieliśmy sobie, kolory to pewien związek, od którego światło tak naprawdę pochodzi. Mamy tak zwany kolor, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, żółty. Mamy oczywiście, wspomnieliście państwo, kolor niebieski. No i mamy kolor czerwony. Stąd, gdybyśmy przełożyli to teraz na troszeczkę inny język, warto nim operować, dostaniemy yellow, czyli żółty, blue, niebieski i red, czyli mamy kolor czerwony. Tego typu system tak naprawdę operuje przede wszystkim światłem odbitym. Mamy jeszcze jeden system kolorów, który odnosi się do koloru zielonego, czyli do green. I teraz jeżeli połączymy system RGB, czyli mamy red, green i blue, uzyskujemy źródło światła. No i pojawiają się 2 systemy barwne. Mamy tak zwany cmyk, czyli cyjan, czyli kolor niebieski, inny system, yellow i magenta. Black w tym systemie jest w środku, czyli mamy drugi system CMYK, w skrócie cmyk. I w kolorach bardzo ważne jest rozróżnienie tych 2 systemów. Mówiąc o pigmentacji, będziecie państwo pracować w systemie cmykowym. Czyli będzie wszystko składało się z 3 podstawowych kolorów, którym jest żółty, niebieski i czerwony. Natomiast przez skórę przechodzi światło. W związku z tym będziemy musieli rozważać w systemie RGB. I połączenie umiejętności widzenia kolorów jest w tym momencie niezwykle istotnym zjawiskiem. Mówiąc o kolorach,
Dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim na wycieniowaniu powieki, bo to jest dla nas najbardziej istotny temat. Jeżeli chcemy wycieniować, powiedziałem, że barwniki znajdują się w każdym z nas. 80% barwnika znajduje się w skórze. Skóra jest największym organem człowieka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te 80% barwnika jest w skórze, to oznacza, że te barwniki decydują tak naprawdę, jaki mamy kolor skóry. I te cztery barwniki, o których powiedzieliśmy, są typowe dla wszystkich ras ludzkich. Być może nie jest poprawnością polityczną mówić, że mamy rasę czarną, ale jest poprawnością medyczną mówić o rasie czarnej, tak samo jak o białej. Mamy cztery rasy: czarną, czerwoną, żółtą i białą. Wszystkie cztery rasy składają się medycznie dokładnie z takiej samej pigmentacji. W związku z tym wiedza o kolorach i makijażu permanentnym w konsekwencji jest dokładnie taka sama we wszystkich tych wymiarach. Jest to bardzo ważne zjawisko. Czyli wiedza o kolorach jest bardzo przydatna. Mówiąc o kolorach, zauważyliśmy, że występują tak zwane kolory podstawowe. No to teraz możemy zrobić kolory tak zwane pochodne. Jeżeli połączymy kolor żółty i czerwony, jaki powstanie? Pomarańczowy. Świetnie. Czyli mamy kolor pomarańczowy. Jeżeli połączymy kolor żółty i niebieski, jaki powstanie? Zielony. Jeżeli połączymy niebieski i czerwony, jaki powstanie? Fioletowy. Fantastycznie. W ten sposób buduje się, jeszcze może nie koło kolorów, ale buduje się pewien zaczyn do koła kolorów, bo tych kolorów będzie zdecydowanie i może być dużo więcej. Natomiast relacje występujące między kolorami będą głównym tematem wycieniowania powiek w makijażu permanentnym i mogą być świetną podstawą do zupełnie innego działania. A mianowicie, możemy zauważyć, że pewne kolory leżą naprzeciw siebie względem środka koła barw. Taki zestaw nazywamy barwą komplementarną. Tak? W języku polskim oprócz complementary z angielskiego mamy jeszcze dwa synonimy. To są barwy przeciwstawne i dopełniające. Tak? Każdy z tych znaczeń jest dokładnie i opisuje to samo. W związku z tym możemy powiedzieć, że to są komplementarne i tak będzie pewnie łatwiej. Czyli jaki jest kolor komplementarny do koloru żółtego? Fioletowy. W takim razie ten sam system działa w drugą stronę. Jaki jest kolor komplementarny do fioletowego? Żółty. I o tym warto pamiętać. Pójdźmy dalej. W takim razie, według tej samej zasady, jaki jest kolor komplementarny do pomarańczowego? Niebieski. A do niebieskiego? Pomarańczowy. Tak, to jest układ zwrotny. No i mamy ostatnią parę z tych barw podstawowych. Do koloru czerwonego, jaki jest przeciwstawny? Zielony. A do zielonego? Czerwony. Jeżeli tak prosto podejdziemy do kolorów, to jesteśmy w stanie określić grupy kolorów przeciwstawnych względem siebie. A to teraz pomyślmy trochę bardziej szczegółowo. Mamy taki kolor, bo tęczówki oka nie są takie jednoznaczne często. Jeżeli powiemy sobie, że między żółtym a pomarańczowym, w skrócie jest żółto-pomarańczowy, to naprzeciw żółto-pomarańczowego jaki jest? Świetnie. Niebiesko-fioletowy. Fantastycznie. I w taki sposób możemy tworzyć pary barw komplementarnych w dowolnym ujęciu, skupiając się na tęczówce oka, która nie zawsze jest jednoznaczna i jest na przykład typowo niebieska. Bo niebieskie mają różne odcienie. I te odcienie możemy wtedy znaleźć na kole barw i odpowiednio wtedy przenosząc barwy komplementarne. Czyli barwy komplementarne są jasne? Czy to ma sens? Świetnie. Chciałbym powiedzieć o kolejnym zjawisku, które dotyczy barw. A mianowicie mamy zjawisko barw bliskoznacznych. Co to oznacza? Że barwy, te, o których mówimy, są jak kamień wrzucony do wody i pokazują nam ten najbliższy krąg kolorów. Wtedy te kolory są do siebie podobne.
Jeżeli weźmiemy na przykład kolor fioletowy, to kolor fioletowy będzie miał barwy bliskoznaczne. W takim razie, czy bliskoznacznym dla fioletu, takiego bardzo czystego, będzie ten fioletowo-niebieski? Być może tak. Natomiast dobrze byłoby znaleźć jeszcze bardziej fioletowe z domieszką niebieskiego. Tak? Czyli te różnice czasami mogą być i są niewielkie, bo takie jest działanie barw bliskoznacznych. I taki sposób podejścia jest typowy dla każdej barwy. Każda barwa ma swojego brata albo siostrę bliźniaka, który nie jest identyczny, ale trudno je pomylić. Jeżeli powiemy, że jest kolor niebieski, to większość kolorów bliskich do tego niebieskiego będzie właśnie barwą bliskoznaczną. I kolejny związek, który jest niezwykle istotny, o którym już de facto mówiliśmy, a warto go podkreślić, mamy również barwy pochodne. Tak jak barwy bliskoznaczne mają nie więcej niż 30 stopni. Tak? Tą bliskoznaczność określamy na poziomie 30 stopni. Tak, bo koło ma 360 i wtedy możemy to podzielić. Natomiast mamy też barwy pochodne. Barwy pochodne, tak jak powiedzieliśmy, czyli jest mama, jest tata i jest owoc miłości obojga, czyli powstaje dziecko. I to dziecko posiada cechy obojga. W związku z tym powstaje zupełnie nowy element, nowa osoba, nowy potencjał w postaci koloru. Ale kolory w tym momencie muszą być oddalone od siebie o 120 stopni, a barwa pochodna jest podziałem 2 razy 60. Czy to jest zrozumiałe? I wtedy ten kąt możemy obracać w dowolnej postaci. I możemy każdy kolor w ten sposób spozycjonować. W konsekwencji na to się to przekłada, że wcale kolor fioletowo-niebieski nie będzie pochodził z czerwonego, ale ten system absolutnie działa, czyli mamy układ barw pochodnych, czyli ten kolor pochodzi absolutnie z tych dwóch kolorów i w fizyce nie może być inaczej, bo posługiwanie się kolorami jest zrozumieniem tak naprawdę światła. Jeżeli nie mamy światła, nie ma kolorów. I od tego zaczęliśmy, czyli ten system RGB. Chciałbym pokazać teraz pewne działania w praktyce, natomiast w związku z tym, że nie jestem w stanie Państwu tego pokazać na prezentacji, dzięki temu, że syn pożyczył mi kredki, chciałbym to pokazać na tablicy. Czy mógłbym poprosić o zapalenie wszystkich świateł, wtedy więcej zobaczymy. Te na scenie będą najbardziej przydatne. O, super. Bardzo dziękuję. Mówiąc o kolorach, warto je zaprzęgać do własnej pracy. Wtedy tak naprawdę świadomość naszych sukcesów czy możliwości poprawek jest zdecydowanie wyższa. Wiemy, co wtedy dzieje się z kolorami i dlaczego. Nie jest to przypadkiem. Jeszcze, bardzo proszę. Także to, co opracował Isaac Newton, fizyk, z kolorami wynika absolutnie z obserwacji światła. Światło jest elementem, który mamy dostępny na co dzień. Tak naprawdę życie Słońca jest policzone, ale starczy na pewno dla naszych wnuków i dzieci. W związku z tym ta zasada cały czas będzie działać. Zrozumienie kolorów jest podstawą makijażu, nie tylko makijażu, jest zrozumieniem dla fotografii, jest zrozumieniem dla tego typu sal, jest zrozumieniem również dla makijażu permanentnego. Okej, okay, czy mogę? Super. Dzisiejszym najważniejszym tematem jest oczywiście wycieniowanie powieki. Używając różnego rodzaju technik, oczywiście jest to jedna z wielu możliwości, nie jedyna. Nie każdy musi pójść tą drogą. Natomiast warto o niej powiedzieć, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na makijaż, który, krótko mówiąc, ułatwia życie. Ale decydując się na wybór koloru, tak jak
będzie to inaczej wyglądało w przypadku delikatnej, czarnej czy jakiejkolwiek kreski, która nie jest barwą de facto, mamy troszkę inny próg odpowiedzialności, bo za pomocą takich modelujących kształtów wykonanych na przykład przy użyciu tak zwanej czerni możemy wyprofilować kształt oka, ale nadając kolor, decyzja już jest w zasadzie tematem bardzo odpowiedzialnym. Dlatego decydując się na kolor, warto przeanalizować konkretny przypadek, nad którym pracujemy. Jedną z takich bardzo ważnych podpowiedzi oczywiście jest kolor tęczówki oka. Przepraszam bardzo, jaki pani uważa, że ma kolor tęczówki oka? Brązowy. Brązowy, jasne. A czy ja mogę panią zaprosić na scenę? Super. Możemy jeszcze światło poprosić mocniej? Da radę? Tam z tyłu, super. Świetnie. A czy może pani podnieść okulary? Dobrze, a proszę patrzeć do góry. Świetnie. I na przykład ten kolor tęczówki oka posiada brąz. Oczywiście to jest temat wyjściowy, ale jest to brąz w odcieniu żółto-czerwonym. Tak? W związku z tym, mówiąc o brązach, bardzo świetny przypadek. Na razie dziękuję, proszę uważać. Jasne. Wróćmy, tak? W takim razie, słuchajcie, wrócimy na chwileczkę jeszcze do koła kolorów, bo tu pojawił się świetny przykład do makijażu i wycieniowania powieki. Jeżeli mówimy o brązie, to przepraszam bardzo, gdzie jest brąz w kole kolorów? Gdzie? Jeszcze raz? Okej. Okay. Słuchajcie, brązy tak naprawdę są wszędzie. Natomiast mówiąc brąz, nie dostajemy żadnej informacji. Musimy ten brąz nazwać. Jaki jest to brąz? Żółto-czerwony. Czyli mamy zarówno domieszkę żółci, jak i czerwieni. Czy znacie państwo na przykład miedź? Miedź jaki ma odcień? Czerwony. Jasne. A czy znamy na przykład brązy, które są fioletowe albo niebieskie? Oczywiście, że tak. Gorzka czekolada. Tak? A czy znacie państwo na przykład brązy, które są żółte? Pewnie, takie często w torebkach są. Nie? Skóra od torebki. A czy znacie państwo na przykład kolor, który jest brązowo-zielony? Mundury wojskowe. Tych odcieni brązów jest bardzo dużo. Tylko warto nazwać ten brąz, dokąd ten brąz zmierza albo jaką ma domieszkę. Często jedząc zupę, kulinarnie dzieląc się ze znajomymi informacjami, mówimy, a wiesz co, a dodałaś tam trochę szafranu, a druga osoba mówi, no, a my też się czujemy świetnie, bo znaleźliśmy ten smak. I dokładnie to samo jest z kolorami. Kolory należy smakować, bo jest to drobiazg. Często zupa bez dodatku szczypty jakiejkolwiek przyprawy ma zupełnie inny wymiar. I zupełnie inny wymiar wtedy ma makijaż permanentny, jeżeli wiemy dokładnie, jakie kolory należy łączyć, bądź skąd je brać. Jedną z takich informacji oczywiście jest kolor tęczówki oka. Zatem, jeżeli byśmy chcieli podkreślić u pani czerwień w tym brązie, myślelibyśmy o oku, że ono jakby było czerwone, bo chodzi nam o ten czerwony kolor. Jeżeli chcemy podkreślić kolor czerwony, to czego możemy użyć? Barwy przeciwnej. I wtedy wydobędziemy w makijażu, w wycieniowaniu powieki, możemy użyć koloru zielonego. Ale jaki jest to zielony, musimy jeszcze zdefiniować, bo to jest tylko prosta zasada. Jeżeli mamy czerwony, który miesza się z żółtym, jaką będzie miał tendencję? Do pomarańczu. Czyli przejdziemy nie do zielonego, tylko do zielono-niebieskiego. I wtedy uzyskamy tak zwaną barwę komplementarną. No i teraz chwilę o kolorach. Pracując ze swoimi klientami, często można też zejść do takiego poziomu psychologicznego. Ja powiem szczerze, po wielu latach pracy, ponieważ właśnie niedawno obchodziliśmy 20-lecie naszej szkoły, wczoraj rozpoczęliśmy kolejny rok nauki, także bardzo, bardzo dynamiczny czas. Zaczęliśmy bardzo mocno analizować wiele sytuacji. Jeżeli chcemy pracować z klientami, wiemy, że po części jesteśmy psychologami. I bez takiej wiedzy, bez takiej umiejętności, bez takiej empatii
nie jesteśmy w stanie wejść w skórę klienta. Inaczej wiele rzeczy będziemy robić mechanicznie. Jeżeli chcemy zaproponować klientowi wiele rozwiązań, trzeba go po prostu zrozumieć. Zrozumieć jego potrzeby, jego sytuację, jego optykę patrzenia na życie. Jeżeli chcemy zaproponować kolor na dłużej, bez takiego podejścia uważam, że praca będzie zrobiona w połowie dobrze. Psychologicznie zostały opracowane charaktery ludzkie na kilku poziomach. Pewnie znacie takich klientów, albo sami być może coś takiego macie, że są tak zwane, przepraszam, cholery. Nie? Przychodzi taka i tutaj, proszę Państwa! Nie? I nie idzie jej uspokoić. Nie? Taki żywy dynamit. Nie? Czyste złoto. Nie potrzebujemy kawy. Lepsze niż kawa. Natomiast często przychodzą tacy klienci, którzy nie mogą się przebić przez ten tłum. I proszę Pani, ale naprawdę nie mogę, no bo tak. No i koniec. No. Nie wiem, że żyję, albo przepraszam, że żyję. No. No i teraz spróbujmy rozszyfrować, czy kontrastowy kolor, czyli ten przeciwny, komu damy? Temu cholerykowi, czy temu, kto jest bardziej introwertyczny? Gdzie bardziej pójdziemy? Introwertyk na kontraście? Nie. To przecież ta osoba jest dynamiczna. Czyli wiele z tych cech charakteru przekłada się w ogóle na sposób bycia. W związku z tym osoba mocna czego potrzebuje? Najczęściej kontrastu. A osoba, która jest słaba, tego kontrastu nie wytrzyma. Nie mówimy tutaj o słabości, tylko mówimy o delikatności. W związku z tym delikatniejszym rozwiązaniem będzie barwa bliskoznaczna. Bo ona jest taka, jakbyśmy podeszli i powiedzieli sobie... O, jak ładnie. Ty cholero! I to są takie dwa różne znaczenia. Tak? Na to właśnie trzeba zwrócić uwagę. Bo nie każde rozwiązanie, podobnie jak zapach, pachnie tak samo dobrze na innym. Przecież znamy to z życia przecież, tak? Przepraszam, do you like a tomato soup? Yes. Yes, I don't like. But it's not true. I like it so. Mówiąc o pewnych rozwiązaniach, warto się skupić po prostu i nie myśleć o sobie, co ja potrafię. Bo to, że my potrafimy, to już dawno wiemy. Tylko tak naprawdę interesuje nas dobro klienta. No ale klient czasami tak naprawdę idąc do sklepu, ostatnio słyszałem bardzo fajną rzecz. Dziewczyna taka jedna prostowała nasz sposób podejścia do klientów. Mówi, w większości przypadków klienci nie wiedzą, czego chcą. Oni mają pewne wyobrażenie, ale tak naprawdę nie wiedzą. Oni czegoś się spodziewają, ale tak naprawdę wiedzą dokładnie, czego. W związku z tym trzeba ich troszeczkę poprowadzić za rękę, w ich oczywiście dobrym imieniu. Zatem wiedza na temat kolorów przywycieniowania jest niezwykle istotnym aspektem. Mówiąc o wycieniowaniu, oczywiście będziemy decydować w sposób indywidualny, jaka to będzie wielkość, jaka to będzie forma, jaki to będzie kształt. Z panią Iwoną będziemy Państwa również zapraszać na tego typu szkolenia dotyczące kształtów ust, kształtu brwi, wyznaczania kształtu makijażu oka. Ale dzisiaj przede wszystkim o kolorach. Mówiąc o kształtach, oczywiście to jest inny temat, a o kolorach zupełnie inny. Czyli wracając do pani oka, mamy zawarty czerwień. Tak? Ja niestety dysponuję dzisiaj tylko kilkoma kolorami, ale sięgnę po kredki, które przygotował mi mój syn. Czyli z zasady mamy obecność pigmentu czerwonego w tęczówce oka. No i teraz mamy dwa rozwiązania. Moglibyśmy na zasadzie barwy bliskoznacznej, wracając do koła kolorów, albo narysujemy sobie takie pomocnicze koło kolorów. OK, czyli tutaj mamy kolor czerwony, tak? W związku z tym, mówiąc o czerwieni, i teraz popatrzmy sobie na osobę. Mogę jeszcze raz panią zaprosić na scenę? Tak? Postarajmy się, przecież nie znamy się. Czy znamy klientów tak dobrze, żeby z nimi pójść na obiad? Raczej nie. Mamy często tylko chwilę, żeby zaczerpnąć z nich. Nie? I teraz
patrząc na osobę, postarajcie się w głowie zdefiniować, jaka ta osoba jest. Będzie to bardzo pomocne. Czy jest taka bardziej na zewnątrz, czy jest taka bardziej do środka? Powiem tak, ja mogę się pomylić oczywiście. Kiedyś było bardzo do środka, ale uczy się bardzo na zewnątrz. I ten system bardzo zewnętrzny jest w tej chwili priorytetem. Jak to jest u pani? No, może tak być. Okej. Okay. Zyskuje siłę, dopiero teraz zakwita. W związku z tym, czy moglibyśmy pójść na kontraście? Ja bym zaryzykował. Tak. Ja bym poszedł na kontrast. Czyli do koloru czerwonego, jakiej możemy użyć barwy? Zielonej. Mhm. Ale mówiliśmy o tym, że możemy od tej czerwieni, tak, przejść i żółci, możemy przejść w kierunku jeszcze niebieskiego. W związku z tym można byłoby zaproponować rozwiązanie, które byłoby niebiesko-zielone lub też pochodne od czerwonego. I teraz możemy zaproponować klientowi, w jakim duchu to ma się odbyć. Zupełnie inną informacją będzie, jaka to będzie tonacja koloru. Czy ona będzie mocno nasycona, czy lekko wysycona. Tak? Spróbujcie wziąć kropelkę czerwonego koloru i wrzucić go do szklanki pełnej czystej wody. Czerwień, która była bardzo intensywna, za chwilę będzie bardzo miękka, wręcz różowa. Tak? W związku z tym możemy też zaproponować skalę nasycenia. Skąd można wziąć skalę nasycenia? Popatrzcie na kolor włosów, oczywiście farbowane. Popatrzcie na kolor brwi, popatrzcie też na temperament. Nie? To nie jest osoba cicha i spokojna. Jak to jest u pani? Skoro bywa różnie, to znaczy, że jest na skrajnych emocjach. Skoro różnie bywa. Czyli nie jest równa. Czyli nie ma monochromów. Czyli nie jest gładko. Tutaj nie można podejść na gładko. Jest pani ciekawa życia? No tak. Okej, okay, dzięki. Super. Chciałbym dla takiego szerszego i pełniejszego... Przyjechałem tutaj z Piotrem, z naszym kamerzystą. Przyjechaliśmy tutaj już o 7:30, ponieważ tak wiedziałem, że mi padł komputer i syn powiedział mi, słuchaj tata, przecież ty jesteś artystą, wszystko masz ze sobą. To było wspaniałe. Narysowałem już sobie oczko. Jedyny pisak, który tutaj był dostępny od rana, był fioletowy, w związku z tym tęczówka jest fioletowa. Ale to wcale nie oznacza, że fiolet może się nie zdarzyć. Przyglądając się oczom, bardzo często możecie zauważyć fiolet, a szczególnie na zewnętrznej oprawie tarczy tęczówki oka. Bardzo często zjawisko. Częste zjawisko, które występuje na przykład przy tęczówkach, które są w odcieniach brązowych. Mam taką prośbę. Światło jest, jakie jest, ale spójrzcie na swojego sąsiada, na swoją sąsiadkę, popatrzcie sobie w oczy i spróbujcie zdefiniować kolory. Jeżeli nie macie światła, weźcie komórkę i zaświećcie sobie światełka, które macie. Możecie zrobić jeszcze inny eksperyment. Weźcie proszę swoje telefony i zróbcie zdjęcie. Tak? Wtedy można powiększyć i obejrzeć. Zróbcie sobie zdjęcia, słuchajcie, naprawdę to pomaga. I jak z kolorami macie? I powiedzcie swojemu sąsiadowi, co widzicie w telefonie. Jak tam? Zrobiliście sobie zdjęcie? Lepiej wstryknąć, bo lampa uderzy i to widać. Lepiej z latarką. Jak tam? Widzicie swoje tęczówki? Przede wszystkim zobaczcie, jakie są piękne. W tęczówkach można się zakochać. Piękne, prawda? Jest to coś niebywałego. I jak tam kolory? Automatycznie. Tak. Tak, żeby to zobaczyć. Nie? To jest bardzo, bardzo istotne.
Aha. Na pokój z krawędzią. No. Tak. Można? Ok, great. More green, then a little bit in the brown, but the brown also has inside the a little bit red. Yeah. Yes. The outside of the ring, there's the a little bit blue and violet. Can you see? Can you see it? Yeah. Yeah, in the circle. Exactly. Tak? Dobrze, już idę. Mm-hmm. Okay. There's the brown inside the a little bit green and yellow. Yeah, exactly. You got it. Ah. Das stimmt. Das muss sein. Yeah. Okay, jak wam idzie? Świetnie. I słuchajcie, powiększcie sobie to zdjęcie. Widać niebieski na zewnątrz z fioletem, tutaj żółty, tutaj jeszcze brązy. Widzicie to? To jest niesamowite. Tak? Zrobić sobie zdjęcie najlepiej. Zrobić zdjęcie i oglądać, mimo wszystko. Mhm. Have you got it? I think we'll have black, right? No, there's no black. I'm so sorry, I'm wrong. It's a deep brown with a green. A little bit red, but... More green you have. More violet and blue there is. Yeah? But it's a dark, but with blue. The blue, this is the important color. Yeah, more brown with the red, yeah, it's a brown, yeah, with a red, and also a little bit yellow. Yellow. Great. Myślę, że każdy z Państwa tak naprawdę zaczął odkrywać kawałek siebie. To wspaniale. Bo temu służą właśnie takie spotkania, żeby nabrać zupełnie nowego spojrzenia na działania związane z bardzo świadomym wyborem kolorów. W takim razie, jeżeli chcielibyśmy zająć się wycieniowaniem, o czym na pewno dosyć sporo powie Walentina już za chwileczkę na następnym wykładzie, jakiego koloru moglibyśmy użyć tutaj, przy tęczówce fioletowej? Może być żółty. Ok, to ja w takim razie sięgam po żółty. I wtedy jaki układ dostaniemy przy wycieniowaniu powieki? Komplementarny. Czyli co się stanie? Tak, absolutnie podkreślimy. Co podkreślimy? Fioletowy kolor tęczówki oka. Natomiast patrząc z punktu widzenia makijażu, dlaczego? Nie. Dziwne to jest określenie z naszego punktu widzenia. Za chwileczkę dojdziemy do tego. W tej chwili co zrobiliśmy? Podkreśliliśmy kolor tęczówki oka. Przy działaniu kontrastowym, co się dzieje z okiem? Lekko się pomniejsza, ale wyastrza. I taka jest konsekwencja stosowania kolorów komplementarnych. Natomiast gdybyśmy poszli w drugą stronę, czyli na zasadzie barw bliskoznacznych, czyli do fioletu użylibyśmy koloru fioletowego, czyli bliskoznacznego, w wycieniowaniu powieki, to co uzyskamy? Powiększenie oka, ale mniej wyraziste. I takie są konsekwencje stosowania kolorów bliskoznacznych i komplementarnych. Tę zasadę w makijażu nazywamy monochromem. Co oznacza mono?
pojedynczy achrom, kolor. Czyli monochrom oznacza jedność koloru pomiędzy cieniem a kolorem tęczówki oka. Tak? No i mamy drugą, czy tak naprawdę od której zaczęliśmy zasadę. Ta zasada nazywa się duochromem. Czyli duo, czyli mamy dwa kolory, które względem siebie z zasady są przeciwstawne i chrom oczywiście kolor, czyli dwukolorowy. Tak? I stosowanie tego typu rozwiązań przynosi świetne efekty. Natomiast trzeba zapamiętać, że to ma zawsze swoje konsekwencje albo w temperamencie i dopasowaniu do temperamentu, albo związane będzie dalej z budową oka. Czyli powtarzając, duochrom na pewno wyostrzy nam spojrzenie i podkreśli kolor tęczówki oka. Natomiast efekt będzie pomniejszający zazwyczaj kształt tego oka. Natomiast przy monochromach, zresztą to już widać na rysunku, przy monochromach ta tęczówka jest wyniesiona poza oko. Oko jest z automatu powiększone, natomiast niestety staje się taka rzecz, że ono jest wtedy bardziej miękkie. Dlaczego niestety? Ponieważ dla osób bardziej temperamentnych będzie to niestety, a dla osób, które będą bardziej miękkie, absolutnie jest to kierunek bardziej właściwy i wtedy niestety duochromu lepiej nie stosować. Tak? Okej. Jasne. Mamy modelkę, która będzie modelką pani Walentyny przy następnym wykładzie i zrobiona będzie na żywo analiza, ponieważ wcześniej była robiona rok temu na workshopach podczas któregoś z wykładów pigmentacja z wycieniowaniem, więc bazę mamy, a teraz pan Olaf dokona przy naszej współpracy analizę, w jaki sposób najlepiej byłoby zrobić właśnie dobór kolorów do osobowości oraz do tęczówki oka. A później Walentyna dla Państwa zrobi mikropigmentację na tej bazie. I'm so thankful for it. Okay. Teraz oglądamy, słuchajcie, to co powstało. Fantastycznie byłoby w ogóle to podłączyć teraz do monitora i sobie oglądać, nie? Jak myślisz, Kasiu, jaki tu mamy kolor? Brązowy. Tak, świetnie. I teraz tak, czasami przy oczach brązowych będziemy mieli problem. Zapraszam cię, Kasiu. Walentyna, can you also stay on the stage? Can I invite you to here? Come here. Kasiu, zapraszam cię na chwilkę. I teraz tak, często z brązami możemy mieć właśnie problem. Co to jest za kolor? I teraz tak, proponuję Państwu stosować tak zwaną metodę wykluczania, czyli jaki ten kolor brązowy nie jest. I możemy powiększyć. I teraz tak, powiedz mi, czy ten kolor ma w sobie żółty, tak czy nie? Ma, prawda? Czy on jest pomarańczowy? Może nutkę. Czy jest czerwony? No już... A czy jest fiolet? No trochę jest, kurczę, nie? Jest gdzieś, tu nuta fioletu trąci. A czy jest niebieski? Nie ma tam, prawda? Super. I to możemy zrobić wspólnie, nie? Czy tam jest niebieski? Valentina, can you see the blue color inside there? Yeah, but it's a small piece, yeah. Exactly. It's, can you see the green color? Is there? No, not too much. Yeah. Okay. There is a yellow. Yes. I can see also. Yeah, exactly. Then, can you see orange? Yes. Can you see the red? Yes. There is the warm part of colors. Because the circle cut of tradition. Tutaj mamy tak naprawdę bardzo fajną konsekwencję też oglądania kolorów zupełnie z innej perspektywy, ponieważ nie ma takiej pełnej jednoznaczności w określeniu brązów. Ale czym możemy sobie pomóc? Że tak naprawdę mamy do czynienia z
kolorami, które leżą po stronie ciepłej koła kolorów. To nie są zimne brązy, tylko to są ciepłe brązy. W związku z tym u Valentiny będziemy mieli świetną możliwość zaproponowania klientowi kilka rozwiązań. Będzie mogli mu zaproponować, na przykład, jeżeli ma być na kontraście, chociaż patrząc na klientkę, mogę panią zaprosić? Ja panią zapraszam. Słuchajcie, to co jest istotne, czy mogę prosić o mikrofon? Bo to będzie dosyć ważny element tego naszego działania. Super. Czy ten działa? Okej. Proszę mi powiedzieć, co pani dzisiaj robiła? A waszym zadaniem będzie... Mam prośbę, zamknijcie oczy i posłuchajcie nie co mówi, tylko jak mówi. Okej? Okay? Are you ready? Co pani dzisiaj robiła rano? Byłam w pracy. Co pani porabia? Jestem fryzjerką. O której dzisiaj pani wstała? O, proszę powiedzieć o swoim poranku. 6:15. Okej, 6:15. Okej. Dzieci, śniadanie? Nic, przyjechałam do pracy, jeszcze dzieci spały. Jeszcze dzieci spały, Okej. Co słyszycie w głosie? Odpowiada bardzo zasadniczo. Tak jest, ciach. Bardzo zasadniczo. Ale słuchajcie, jest taka ciepłota, ale jej chroni. Absolutnie to jest ciepła osobowość. W związku z tym należy to jak najbardziej uszanować. Kontrast, nie polecam kontrastu. Pozostałbym w ciepłych barwach. Ale jest jedna konsekwencja wynikająca z zupełnie innej partii mówiącej o kolorach. Brązy mają jedną rzecz. Niestety postarzają. W związku z tym, w takim razie, jeżeli mamy taką szeroką paletę możliwości, w jaki brąz uderzyć, żeby nie było staro? Jaśniejszy. Więcej podkładu żółci lub czerwieni, tak? A lepsza będzie żółć, ewentualnie pomarańcz, tak? Jakie kolory są życiowe? Co jemy na święta wielkanocne? Oznaka życia. Żółty kolor. Czyli proponowałbym brąz, który ma domieszkę żółci, ewentualnie pomarańczy. Bo kolory też mają swoje znaczenie co do życia po prostu, tak? Czyli mamy ciepłą, bardzo życiową osobę. Czy pani uważa się za cieplejszą osobę? Myślę, że nie, no tak, w zasadzie to pan prawdę powiedział. Tak. Fajnie byłoby poznać też osoby, z którymi pani funkcjonuje, bo tak jak zrobi Valentina, to zostanie już na jakiś czas. Nie? Moim zdaniem proponowałem tutaj cieplejszy kontekst brązów pomieszanych z żółtym. Czy to jest możliwe technicznie? Czy to jest możliwe? Tak. Super. Tak. Ewentualnie zrobić? Niuansie kolorystyczne wprowadzić, ale tak. Taki dosłownie delikatny, jest cudną specjalistką odnośnie tak. Właśnie tego łączenia kolorów i barw, jakiś blik na kontraście, żeby wprowadzić, żeby można. Też osoby widziały w sposób tak. Słuchajcie, możemy w ogóle, to co mogę zaproponować, ja za chwilę mogę wyciągnąć kosmetyki do makijażu kolorowego i możemy zrobić taki rozrysunek kolorów, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tak? Kosmetyka kolorowa ma zazwyczaj poprzedza makijaż permanentny, jakkolwiek do niego podejdziemy. W związku z tym możemy kolor położyć przed wykonaniem takiego makijażu permanentnego, po to, żeby pani mogła to sobie zobaczyć. Jasne. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Valentinę, jest cudną specjalistką, również wykonującą mikropigmentację w kolorach i wiem, że wielu osobom zależy na tym, żeby przełamać się właśnie z brązów i użyć lekkiej dozy koloru na powiece. Tutaj tak jak pan Olaf wskazał, jeżeli chodzi o osobowość, jeżeli mamy taką klientkę, to zwykle faktycznie robimy to wycieniowanie w tym takiej bazie monochromatycznej, łagodnej brązów, ale dla wartości szkoleniowej możliwe, że spróbujemy połączyć właśnie tą bazę ciepłych brązów z jakimś blikiem odcienia kontrastującego, żeby
pokazać Państwu możliwości też pigmentacji, ale żeby było to bezpieczne dla klientki odczuć. Okej. Tak? Dokładnie. I ewentualnie w tym miejscu tak delikatnie, żeby tylko był blik niebieskiego. Akcent. Okay. Pytanie jest takie, czy można wykorzystać informacje z analizy kolorystycznej do działania? Tak, absolutnie tak. Tylko tyle, że kolor tęczówki oka posiada wartość 1%, a skóra 80%. W związku z tym jednym z bardziej reaktywnych pigmentów, który niestety ulega zmianie pod wpływem chorób, jest kolor tęczówki oka. W związku z tym trzeba przy tęczówce oka poznać troszkę więcej, niż tylko się opierać na samym kolorze tęczówki oka. A jeszcze takie pytanie jest takie, czy analizujemy tak. To jedno z drugiego będzie wynikać, bo bazą dla budowania pigmentów w całym organizmie, czy wynikiem tego wszystkiego jest kolor skóry. Te kolory najczęściej się zgrywają. Tak, bo pochodzą. Wyobraźcie sobie, jak życie powstaje, to życie formułuje się w jednej komórce. I tam już jest informacja, która zawarta będzie we wszystkich innych komórkach. Zatem informacja o tym, jaki będzie mi kolor skóry, kolor włosów, kolor tęczówki oka, już dawno jest w tej jednej komórce. Czyli to powstaje z jednej komórki, czyli wszystkie komórki posiadają tę samą informację. Czyli mówiąc o tęczówce, mówi też Pani o skórze. Okej? Okay? Super. Proszę mi powiedzieć, podtrzymać. Jasne. Ja będę potrzebował trochę wody. Wiesz co, ja będę tutaj z prawej, także możesz sobie chyba... Może jedno i drugie, pokażemy dwie wersje. Dobra, to okej. Okay, ja w tej chwili przygotuję sobie sprzęt po to, żebyśmy mogli swobodnie z niego korzystać za chwileczkę. Być może macie w międzyczasie Państwo jakieś pytania. Słabie słychać, tak. Dziękuję. Super. Jasne. Oczywiście sobie w tej chwili zdezynfekuję ręce. W związku z tym, że będziemy pracować makijażem takim klasycznym, mogę sobie pozwolić na podpieranie się puszkiem, co często wykorzystuję. I teraz tak, mówiąc o brązach, możemy teraz zwrócić uwagę, mamy na przykład brąz, który jest bardziej miedziany, to jest jedno rozwiązanie, ale na pewno mamy żółć. Część brązów tak naprawdę powstaje z mieszanki niebieskiego i czerwonego. Patrząc na kolory brązowe, mogę sobie spróbować pomieszać zarówno i ten brązowy, i ten żółty. W zasadzie jak w malarstwie. I dorzucimy sobie troszeczkę. Tak, bardzo proszę. OK. I w tej chwili aplikujemy
za pomocą linera. Oczywiście Państwo to robicie za pomocą maszynek. Ale przy rozrysunku jest to świetna metoda uzupełniająca. Oj, potrzebuję tamte światełko. Jasne? O, dziękuję. Ponieważ tu już jest częściowo liner wykonany, możemy go po prostu skomplementować. Proponuję pracować tą techniką, ponieważ ona da również klientowi możliwość obejrzenia tego, co za chwilę będzie wykonywane. W tej chwili jeszcze lekko sobie przeblenduję, ponieważ jak mówiliśmy, nie ma kontrastu. A jak nie ma kontrastu, to również warto zwrócić uwagę na to, że linie przy kontrastach też nie powinny być ostre. Tak? W tej chwili nie wiem, czy to gdzieś jest na podglądzie. Jest w tej chwili położona forma koloru brązowego, ale tak czy inaczej, najważniejsza jest ocena przez klienta. I w zasadzie to jest gotowe, to jest tylko i wyłącznie zarys, projekt. Proszę sobie obejrzeć, czy to idzie w kierunku, który panią satysfakcjonuje. Możemy spróbować na przykład, ponieważ mamy element na przykład gdzieś tam tej żółci, możemy przejść na przykład na fiolet, żeby zobaczyć z drugiej strony, jak wygląda z fioletowym. Za chwilę to można zmazać i zobaczyć, że być może tamto jest lepsze. To co, fiolecik? Zrobimy fiolet? Świetnie. To ja dalej poproszę o pomoc. To światło by musiało być tutaj. Okej. Okay. Łatwiej wam się kręci, nie? Rozumiem. Jasne, nie ma problemu. Od strony technicznej tutaj sobie pomożemy, żeby państwo widzieli więcej na monitorach. Za chwileczkę przesiądę się na fiolet, po to, żeby klientowi pokazać różne kombinacje czy różne możliwości. Używam cieni. Co prawda to nie są jakieś normalne cienie, bo one pracują na mokro i dają możliwość obejrzenia i bardzo precyzyjnej pracy przy właśnie takim rozrysunku. Przełożymy sobie. Świetnie. Światełko jest fantastyczne. I teraz aplikuję fiolet. Już odsłaniam. Czy teraz jest lepiej? Wyłączyłem światło. I teraz aplikuję fiolet. Tu co prawda światło jest troszkę bardziej żółte i fiolet wygląda teraz na szary. Natomiast gdybyśmy mieli właściwe oświetlenie, o tym też moglibyśmy porozmawiać, jakie oświetlenie przy makijażu stosować. Ponieważ tutaj mamy kilka parametrów, jest tak zwany współczynnik RA i oczywiście mamy kelwiny, nie mówiąc o nasyceniu. Panowie fotograficy pewnie się już uśmiechają. Tak, do makijażu permanentnego byłoby świetnie, gdybyśmy mieli temperaturę barwową oświetlenia na zasadzie 5200 stopni kelwina i RA na 98% ustawiona. Mhm. Wtedy widać kolory dobrze. I tutaj panowie mówią dokładnie. Świetnie, są pani też, prawda? Super. Możemy teraz sobie obejrzeć z fioletem i klientka wtedy ma możliwość obejrzenia, jak wygląda to na kontraście, a jak wygląda na bardziej miękkim podejściu. I efekt jest zauważalny, prawda? Że ten fiolet mimo wszystko powoduje właśnie ten taki lekki chłodek, a tutaj mamy właśnie to ciepełko. W którym kierunku byśmy poszli? Mhm. Zobaczcie, jaka fantastyczna odpowiedź. I tu jest dobrze, i tu jest dobrze. Bo z czego wynika wybór? Z informacji o kliencie. Tak? I to nie jest przez nas wymyślona forma kolorów, tylko ona jest zaczerpnięta z klienta. Wtedy szanse powodzenia zwiększamy do co najmniej 80%. Świetnie. I ja myślę, że tutaj Walentina fantastycznie rozstrzygnie ten temat razem z panią. I ja myślę, że w takim stanie działań chciałbym zakończyć, bo w sposób bardzo piękny. Tutaj widzieliśmy, co się zadziało na scenie. Jest nas aż kilkoro po to, żeby właśnie połączyć siły. No bo pani Iwona na pewno bardzo zgrabnie wszystko połączyła, żeby tematy świetnie się zazębiały. Także ja gorąco zapraszam Walentinę. Jeżeli potrzeba jakieś wprowadzenie, pani Iwono, to absolutnie tak. Natomiast ja w tym momencie dziękuję. Chyba, że są jakieś pytania, to ja bardzo chętnie jeszcze odpowiem. Pan Olaf Kowaczyński, wielkie brawa.
takim razie, bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania... Pan Etyna zaraz przyjdzie, także... Teraz zrobimy kilkuminutową przerwę techniczną, tutaj, żeby połączyć wszystkie siły, zrobić piękną prezentację i dobrać odpowiedni styl dla modelki, który później jeszcze dalej będziemy omawiać. Tak, jeszcze raz gromkie brawa dla pana Olafa i jakby co, to kontaktować się z mistrzem. Jasne. Natomiast korzystając, że pani jest na scenie, planujemy data 21-22 lutego. Luty. Będziemy mówić o... Tutaj stwierdziłam, że najpiękniejsze będzie dla państwa zrobienie workshopu połączenia sił z... Przede wszystkim technik doboru kształtów i kolorów przed pigmentacją estetyczną łuku brwiowego, kresek i korekty modelażu oka oraz korekty modelażu ust przed mikropigmentacją w połączeniu z doborem technik przed mikropigmentacją i stworzenie takiego duetu silnego, mam nadzieję, że z dużym sukcesem dla państwa po nim. Podczas workshopu w połączeniu naszych dwóch sił 21-22 lutego planujemy taki workshop w Toruniu dla w granicach 10 osób, żebyśmy mogli to sprawnie połączyć i sprawnie zadziałać. Co jeszcze? Serdecznie zapraszamy. Pani Iwona zajmie się tą stroną odnośnie pigmentacji, a ja państwu chętnie pomogę i pokażę bardzo wiele wspaniałych rozwiązań, nie tylko ze świata sztuki, ale przede wszystkim ze świata makijażu, które świetnie przenikają do permanentnego w zakresie właśnie wyznaczania dobrych kształtów dla klienta. Technikę myślę, że państwo już posiadacie rozrysunku. Natomiast trzeba ogarnąć to, w jaki sposób najlepiej klient wygląda. O kolorach możemy mówić nie tylko w kontekście makijażu oka, również możemy w kontekście brwi czy ust mówić. Dzisiaj rozrysunek i kolorystyka powieki, a w lutym zapraszamy na spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj brawa jeszcze raz.